Pysk, o matko, o jak mi wszystko boli. No, ale impreza była dobra, co? Ale trzeba coś zjeść. Ojejku, co ja tu mam? Co tu ma? Jakiś makaron? Dobra, niech będzie. Lodówka. Co kryje lodówka? Ser pleśniowy. Dobra. Dobrze, że nie zapleśniały. Koncentrat pomidorowy? No, coś się z tego wykombinuje. Witajcie w nowym roku. Mam nadzieję, że Sylwester był udany. A na przypadłości dnia po jest właśnie dzisiejsze danie. Bo co jest najważniejsze w kacowym jedzeniu? Przede wszystkim, żeby było proste, szybkie i nie wymagało najmniejszego wysiłku. I zdradzę Wam tutaj taki mój mały sekret, bo przyznam Wam, że to jest to mój prywatny kacowy makaron. Makaronik się gotuje, niedługo będzie gotowy. A co wrzucimy na patelnię do tego makaronu? To może Was trochę zdziwić, ale efekt będzie zajebisty. Myślę, że u każdego w lodówce zawsze się znajdzie jakiś koncentrat pomidorowy. Jakiś ser pleśniowy również. Kombinować nie trzeba. Makaron naprawdę jakikolwiek. A ja tu akurat mam świderki. I co robimy? Wrzucamy na patalnię trochę koncentratu pomidorowego. I naprawdę nie starajcie się tego zrobić jakoś lepiej z pomidorami albo z pomidorami z puszki. Najlepiej działa tutaj koncentrat pomidorowy. Wiemy. Jedzenie najważniejsze, ale nic byśmy nie ugotowali, gdyby nie Easy Kuchnie. Dzięki sponsor. Kolejny składnik to serek. Nie ma co się tutaj bawić. Po prostu go rozkruszamy. W małym ogniu powolutku się roztapia. Robiąc jakikolwiek makaron, pamiętajcie, żeby zostawić troszkę wody z gotowania makaronu, a zwłaszcza w przypadku tego naszego dania. Dolewamy. Dzięki temu ser i koncentrat pomidorowy roztopią się odpowiednio i idealnie połączą w jednolitą masę. Słuchajcie, to jest makaron na kaca. Naprawdę niczym się nie przejmujcie, niech to się powoli rozpuszcza. Dajcie mu czas i nie kombinujcie za nadto. Nic więcej nie potrzeba poza makaronem. Mieszamy dokładnie, tak żeby sosik okleił idealnie te świderki. I gotowe. Ale ja tego potrzebowałem. I słuchajcie, naprawdę, to wszystko. Nic więcej nie potrzeba. Jeśli macie więcej energii, jeśli macie pomysły, możecie dorzucić tutaj jakieś pomidorki, coś zielonego, obsypać to parmezanem, a może nawet wyłożyć na talerz. Ja idę spać, a wy zostawcie subskrypcję. Kliknijcie w dzwoneczek i pamiętajcie o nas.